20 pozycjach. Gliński za nim, Hampel starający teraz. Lubię ten sport. W moim przekonaniu nie zawsze to widać i słychać i czuć w telewizji, że to sport twardy, wyjątkowy. Nie ma w nim miejsca dla słabych. To sport dla twardzieli, wyjątkowy. O żużlu dziś w poranku TVP Info będziemy rozmawiać. Moim gościem jest Wojciech Jankowski, Warszawskie Towarzystwo Speedwaya. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Co jest takiego w żużlu pociągającego? No przede wszystkim prędkość, adrenalina, emocje, które utrzymują się w ciągu 60 sekund każdego z 15 wyścigów każdego spotkania. Jest to przede wszystkim sport rodzinny, na który przychodzą nie tylko mężczyźni, ale także kobiety. W każdym wieku na trybunach można spotkać mnóstwo dzieci. A ryzyko? Ryzyko jest wkalkulowane w każdy sport. Żużel, tak jak powiedziałem, to sport dla rodzin. Niektórzy przychodzą tylko po to, aby oglądać wypadki, ale technologia posunęła się na tyle do przodu, że tych wypadków mamy coraz mniej, czego przykładem był ostatni mecz tego sezonu Polska Reszta Świata, kiedy w ciągu 15 wyścigów nie obejrzeliśmy żadnego upadku. No dobrze, ja ten szalik mam na sobie nie dlatego, że jest zimno, tylko dlatego, że próbuję się identyfikować z warszawskimi kibicami. Powiem szczerze, nie wiedziałam, że w Warszawie funkcjonuje drużyna żużlowa, a jest. W 2003 roku na torze przy ulicy Racławickiej odbył się ostatni mecz żużlowy stricte w Warszawie. Od tego czasu próżno szukać było Warszawy na żużlowej mapie Polski aż do tego sezonu, kiedy zdecydowaliśmy się zgłosić drużynę do rozgrywek o Młodzieżowe Drużynowe Mistrzostwo Polski i Młodzieżowe Mistrzostwo Polski Par Klubowych. Co prawda nie jeździmy w Warszawie z tego względu, że w tej chwili nie ma obiektu w stolicy, na którym można by bezpiecznie rozgrywać zawody żużlowe. To może jeszcze wrócimy do tego, dobrze? Gdzie jeżdżą warszawscy żużlowcy, a tymczasem proponuję Państwu wspomnienie wyjątkowego meczu, który właściwie kończy żużlowy sezon. To był mecz Polska Reszta Świata. Jak poradzili sobie nasi? Proszę zobaczyć. Najlepsi zawodnicy na świecie i najbardziej utytułowana żużlowa reprezentacja globu biało-czerwoni. Nie było lepszego pomysłu, by meczem Polska kontra reszta świata zakończyć obecny sezon. Armia Zaciężna przed tym spotkaniem była bardzo pewna siebie. Polska będzie miała bardzo trudne zadanie. Ja dostałem propozycję poprowadzenia reprezentacji reszty świata i z przyjemnością ją przyjąłem. Jednak początek zdecydowanie dla biało-czerwonych. Po trzech biegach Polacy prowadzili już 13-5. Jako jedyny z reszty świata swój bieg wygrał Amerykanin Greg Hancock. Musiałem jechać obraną przeze mnie linią. Tomasz jest wszechobecny na torze, ale na szczęście udało mi się obronić moją pozycję. Mistrz świata natchnął swój zespół. Efekt? Podwójnie wygrane biegi czwarty i piąty. Wtedy wreszcie przebudził się Jarosław Hampel. Ten pierwszy zupełnie tutaj idzie wolno, jest zły, jest niedopasowany, także ten drugi motor dużo lepiej. Nie wygrałem startu, a dość szybki na dystansie, więc mogłem tutaj pogonić Andreasa. Myślę, że ciekawy bieg. Świetnie dla zespołu pracował również, jak na kapitana przystało, Tomasz Golob. Tor jest znakomicie przygotowany i można się ścigać, tak? Można szykować ataki, można wyprzedzać zawodników. Takie tory powinny być na co dzień. Ostatecznie po kapitalnym widowisku pełnym najlepszego żużlowego ścigania Polska pokonała resztę świata 47-44. No i gratulacje dla naszych. Proszę powiedzieć, Tomasz Golob był zmęczony czy wzruszony? Tomasz Golob był zmęczony tym sezonem. On bronił w tym roku tytułu indywidualnego mistrza świata. Co nie prawda udało nie się. Udało mu to się. Pierwszy raz w historii od czasów, kiedy startuje Tomasz Golob, któryś z Polaków był wyżej w klasyfikacji generalnej niż sam Tomasz. Na ten wynik, czyli piąte miejsce w klasyfikacji generalnej Grand Prix, złożyło się kilka czynników. Tomasz natomiast był zadowolony, że ten sezon dobiegł końca. On mówił końca. O swoich upadkach, o tym, że choćby z tego powodu to był dla niego trudny sezon. Proszę powiedzieć, jak w tym meczu wypadł Tomasz Golob w konfrontacji z mistrzem świata Gregiem Hancockiem? Czy Tomek pokazał to, co na motoarenie lubi pokazywać, czyli determinację i walkę od samego startu do mety. Przede wszystkim ten bieg, kiedy weszliśmy na antenę telewizyjnej jedynki. Wtedy Tomek wziął sobie do serca, że musi pokazać polskiej publiczności prawdziwy speedway i to był chyba bieg 11, kiedy z Darcy Wardem tasowali się na torze na prowadzeniu bodajże 7 razy. Był to żużel w najlepszym tego słowa znaczeniu. Oni już nie jechali właściwie o jakąś stawkę. Co prawda ten mecz był prestiżowy, ale oni wiedzieli, że tutaj nie grożą im żadne medale, więc podchodzili do zawodów bardzo na luzie.
I to było widać na torze, kiedy zostawiali sobie odpowiednio dużo miejsca przy bandzie, można było się wyprzedzać. To kibice lubią najbardziej. No właśnie, na luzie czy na serio? Bo przed meczem trener polskiej drużyny powiedział, że nie, no co prawda to jest mecz wieńczący sezon, ale odpuszczać nie będziemy. Tak, ja byłem na odprawie przedmeczowej z sędzią Piotrem Lisem, który powiedział, że no to są dla większości zawodników ostatnie zawody, wszystko robimy dla kibiców i... Jedziemy, wiadomo, to jest sport żużlowy, tutaj jedziemy 100 km na godzinę na prostych, nie mamy hamulców i żaden z zawodników nie odpuści, ale przede wszystkim chodzi o dobrą zabawę, o to, żeby kibice mieli prawdziwe święto tego dnia na torze i to zawodnicy dali kibicom. Zawody decydujące o tytule Mistrza Świata odbywają się na całym świecie, ale to w naszej lidze jeżdżą najlepsi na świecie. Dlaczego? No a, tak, może się, a może się mylę? To, nie, dokładnie. Polska Speedway Ekstraliga od lat jest uważana za najlepszą ligę żużlową na świecie. Greg Hancock jeździ gdzie? Faluba z Zielona Góra. Proszę bardzo. Drugi w Mistrzostwach Świata? Andreas Jonsson, Zielona Góra. Jarosław Hampel, trzeci? Hampel, Unia Leszno. Czwarty? Czwarty Jason Kramp, w tym roku Marma Polskie Folie Rzeszów. Proszę bardzo. Tak, od lat śmietanka światowego speedwaya zmaga się w polskiej lidze. Tak jak powiedziałem, to tutaj płaci się najlepiej. Dlaczego jest... sport żużlowy rozwinął się tak bardzo w Polsce? Ile to jest najlepiej? To znaczy, ile oni zarabiają? Pamiętam takie zestawienie roku... w jednej z gazet Arboleda, piłkarz, 150 tysięcy złotych miesięcznie. Ile zarabiają żużlowcy? To znaczy, tutaj trzeba rozdzielić zarobki z ich wyników na torze i wyniki z możliwości pozyskania reklamodawców, bo zawodnicy obecnie są... Ale mówię o kontraktowych sumach. W polskiej lidze najlepsi zawodnicy zarabiają około 2 milionów złotych za sezon. To jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, ale oni narażają swoje życie, więc każda praca, która jest wymagająca, no, wymaga odpowiedniego wynagrodzenia. No trochę mi mowę odjęło. 2 miliony złotych myślałam, że mniej, zdecydowanie. Nie, nie, nie. Takie właśnie są stawki w polskim żużlu. W Polsce płaci się najlepiej. Dodatkowo trzeba doliczyć, tak jak powiedziałem, całą powierzchnię reklamową, nie tylko na kewlarze zawodników, ale także na motocyklach czy na kasku, no, a także wszechobecna czapeczka reklamowa, jasne, która jest zakładana zaraz po biegu. Szacuje się, że budżet Tomasza Goloba, kiedy zdobywał Mistrzostwo Świata w ubiegłym roku, razem właśnie z powierzchnią reklamową, to było około 4 do 4,5 miliona złotych. Ja rozumiem, że to są w pełni profesjonalne teamy, ale kto opłaca swoją załogę, techników, mechaników, trenerów? Tomasz Golob czy klub? Znaczy, umowny tutaj musimy podzielić na właśnie rozgrywki indywidualne i rozgrywki drużynowe, bo proszę zauważyć, że ci najlepsi zawodnicy nie jeżdżą tylko w lidze polskiej, ale także w lidze szwedzkiej, lidze angielskiej, lidze duńskiej. Regulamin sportu żużlowego jest taki, że zawodnik w ciągu tygodnia może wziąć w takiej liczbie zawodów udział, w jakiej tylko ma ochotę i na ile mu starcza sił. No i te 2 miliony w Polsce plus jeszcze dodatkowe wynagrodzenie w Szwecji, w Anglii czy w lidze duńskiej, plus oczywiście wynagrodzenia za starty w Grand Prix. No, za to zbiera się kwota, z której trzeba pokryć przygotowanie do sezonu, zakup motocykli, bo najlepsi zawodnicy mają grubo ponad 10 silników w swoich garażach i nieco więcej ram. Każdy z nich ma profesjonalny team, który jeździ z nim nie tylko właśnie po zawodach drużynowych, ale także indywidualnych. Co więcej, niektórzy mają kilka baz stworzonych, tak żeby nie przemieszczać się wszędzie ze swoją bazą. No, najlepszym przykładem był Tony Rickardson, który ze swoim autobusem wesołym jeździł po całym świecie. Było tam kilka fajnych sypialni, olbrzymia kuchnia. Zabierał rodzinę w trasę. Tak, zabierał rodzinę i on właściwie wyjeżdżał w marcu i wracał do swojego domu pod koniec października. Ja rozumiem, że to, o czym pan powiedział, że kibiców przyciąga na te stadiony także ryzyko. Co się dzieje z Lee Adamsem? To jest były mistrz świata. Tak, to jest były mistrz świata. Który po zakończeniu kariery, utytułowany niesamowity zawodnik, po zakończeniu kariery postanowił wziąć udział w zawodach i skończyły się dla niego tragicznie. Krzysztof Cegielski, młody polski żużlowiec, też funkcjonuje na wózku po wypadku. A co się dzieje z Lee Adamsem teraz? Lee Adams akurat nigdy nie był mistrzem świata, był wicemistrzem świata. No to był zawodnik, który był zawsze postrzegany jako jeżdżący fair, jeżdżący kulturalnie, zostawiający miejsce pod bandą. W trakcie kariery uniknął właściwie jakichś bardziej poważnych kontuzji. Skończył karierę, ale czegoś mu brakowało. Brakowało mu przede wszystkim tej adrenaliny, postanowił... Od której się człowiek uzależnia. Od której się człowiek uzależnia, dokładnie. Tak samo jak kibic. Musiał wsiąść na inny motocykl, no i niestety zdarzył mu się bardzo przykry wypadek. W tej chwili Lee porusza się na wózku inwalidzkim. Tak. Warszawskie Towarzystwo Speedwaya, wróćmy do tego. No to gdzie się ścigają młodzi warszawscy żużlowcy? No, ścigamy się na obiekcie w Pile, który wynajmujemy na nasze zawody.
Tam organizujemy wszystkie turnieje, tam mamy zgłoszony tor domowy. To jest brązowy medal młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski na żużlu z tego roku. No to skoro zdobywacie takie medale, to my czekamy na to, że zaczniecie się ścigać w Warszawie. Jest na to szansa? Ja myślę, że szansa na to jest, natomiast no, sami nie jesteśmy w stanie wybudować całkowicie nowego obiektu. Jeśli nie zostaniemy zrozumiani czy dostrzeżeni przez władze miasta stołecznego Warszawy, a w tym temacie też coraz więcej się zmienia, ja myślę, że stopniowo, krok po kroku będziemy szli w dobrym kierunku, no to niestety w Warszawie tak realnie nie zaistniejemy, bo tor musi spełniać odpowiednie wymogi, tak aby zawodnicy mogli się bezpiecznie ścigać, a oprócz tego musi być cała infrastruktura dla kibiców. No, Stadion Gwardii, który nie jest obiektem miejskim, nie spełnia w tej chwili wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, dlatego w dalszym ciągu szukamy nowego obiektu. No to ja w takim razie pierwszy raz mówię głośno, tak, chcemy żużla w Warszawie, kilkanaście tysięcy zwykle widzów na stadionach, fajna zabawa, rodziny z dziećmi, chcemy żużla w Warszawie. Gratuluję sukcesów, dziękuję bardzo za rozmowę, Wojciech Jankowski, Warszawskie Towarzystwo Speedwaya. Dziękuję bardzo. O żużlu teraz było w poranku TVP Info, za kilka chwil serwis informacyjny, zapraszam. Został na starcie Niki Pedersen, pogubił się na tym momencie startowym Duńczyk. Wykorzystali to biało-czerwoni, są na dwóch pierwszych pozycjach. Miedziński, za nim Hampel, szalejący teraz.